z serii Foxpel. Witajcie też. Dzisiaj jest pierwszy odcinek z połowów Rybu Far Cry. Dzisiaj zajmiemy się basem czerwonym ogniem. Zapraszam. Tak wygląda na to. They spent too long instructing. What did I do? I know how to. Tak. Tu mamy taką fajną wyseczkę. Teraz będą nam lokalizacje. Ej, oto mapeczka. Na momencie nie bierzemy, bo mamy taką wędkę. Na razie nam pokazujemy. Co ty wziął? A nie wędka. To co? I pora już lokalizacja. Lokalizacja to jest oto, o ten punkt. Tu jest na Fate, to jest to jezioro. Tu o. Już mi się udało coś zrobić, żeby widzicie. O, posterunek na przykład. O, to jest ta lokalizacja. Fish is good for your brain. Don't ask me how I know. I read it somewhere. I love you. The Peggies don't understand that the Earth lives and breathes just like them. Tak, się powiem, bo coś na Facebooku. Chcecie wiedzieć, jak to wygląda? To tak wygląda. Nie wiem, trzeba to nazwać czerwone nogi, ale to mnie nie obchodzi. Myślę, że fajna ryba kosztuje 200 zł. 200 dolarów. No, u nas to złotych, tak powiem. Skóra się na pewno się dla mnie żyje. Jak na takie coś głupiego, to dużo. A jeśli chcecie więcej odcinków złowienia, to napiszcie w komentarzach. Ja postaram się dużo zrobić. I będziemy łowić teraz inne basy, na przykład wielogębowy albo małogębowy. Napiszcie w komentarzach, jak chcecie. Dobra. Pa, pozdrawiam wszystkich, Konrada, wszystkich, co subskrybują mój kanał. I cześć! Oczywiście jeszcze przypominam, tu jest lokalizacja na Fate. O tu. Tu gdzie mamy ten hotel. Hotel Kings Hot Springs. To tu mamy basa. Tylko się nie wiem, na tym momencie. No to właśnie piszę. Jezioro Basa Czerwonogi. No to właśnie się go znalazłem, bo szukałem basów. O, gdzie są basy? Tu jest chyba nazwa jeziora, to może go znajdę. No i znalazłem. Dobra, myślę, że ci się podobał. Pa, cześć!